Zwycięstwo cieszy, ale trzy ciężkie rundy chyba walki. No, trzy ciężkie rundy, to prawda. Byłeś mocno zmęczony po samej walce, powiedz teraz już troszkę lepiej? Tak, doszedłem do siebie wreszcie. Powiedz, czym największe niespodzianki sprawił ci przeciwnik? Znaczy, myślę, że dosyć nieźle go rozpracowaliśmy i nie dałem się jednak zaskoczyć. No nie widać jakichś dużych śladów walki, także wszystko przebiegało, miałeś pod kontrolą większość pojedynku. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Powiedz, kondycyjnie też całkiem nieźle, mimo tego trochę zastoju po samej walce, no ale wiadomo, to jest wysiłek. Powiedz, jak ty sam oceniasz swój występ? Wydaje mi się, że zrealizowałem pełni plan, który założyliśmy sobie z trenerami. Kurczę, to był pierwszy pojedynek, który zacząłem w tym przedziale rundowym, trzy rundy, jeszcze tyle nie walczyłem, dałem jakąś radę. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będę miał coraz lepszą formę i bardziej będę przystosował się do tego dystansu czasowego i będzie to sprawiało mniej problemów. Ale jednak to jest walka, tutaj nie ma luźniejszych momentów, to jest prawdziwa walka, nie walka treningowa i trzeba dać sobie tak naprawdę wszystko. Dokładnie, w każdym momencie walki musisz być czujny. Czujny, dokładnie, tak, tak. I jednak nie wiem, czy da się oszczędzić tak naprawdę walczyć trzy rundy i nie odczuć ich, prawda? To jest ciężka robota tak naprawdę. Dokładnie. Powiedz, co teraz? Zwycięska walka, jakie plany na przyszłość? O, jeszcze nie wiem, tutaj będziemy o tym myśleli z Sebastianem Świerkotem, który prowadzi mnie pod względem menadżerskim. Na razie tydzień przerwy, zobaczymy, zaraz zbliżają się święta, zobaczymy, jak to wszystkie terminy wypadną, na spokojnie wszystko. Czyli na razie odpoczynek, a później zobaczymy, co dalej. Tak, tak, tak. Dzięki wielkie za wywiad. No, dziękuję bardzo.